Witam Was serdecznie. Postanowiłem przetestować pekowanie na sucho, ale w boksie. O! Ciemnieje, mięso ma 7 dni, ja je przewracam. Są takie miejsca trochę utenione. Nie czuć, żeby coś się z tym działo. Polędwiczki. Polędwiczki zobaczymy, czy się zapeklowały. Zobaczę, wezmę deskę, przekroję. Tutaj mamy schab. Schab jest też peklowany teraz 7 dni. Tutaj ma zmiany tam, gdzie dotykał. I tutaj mamy boczek, bo boczek też wygląda, że się zapeklował. Boczek tak jak już by mógł być, teoretycznie. Ciekaw jestem tego wszystkiego, bo to jest bez nastrzyku. Najwyżej dział utylizacji będzie zachwycony. Ciekaw jestem polędwiczki i schabu. Ja tutaj mam dwa karczki, więc jeden przekroję i zobaczę, czy się zapeklowało, czy się nie zapeklowało. Mamy 6 dni, 7 dni dokładnie. W poniedziałek to zapeklowałem, zeszły. Taki kolor jest nie za bardzo. Lepiej moim zdaniem to peklować próżniowo. Zobaczymy, co my tu mamy. Takie nagranie robocze, ale zobaczymy, może ta koncepcja będzie lepiej, jak ta kamera będzie nagrywała stół. Weźmy deskę. Większy nóż weźmiemy. Zobaczmy polędwiczkę. Polędwiczka to wygląda. Dla mnie polędwiczka wygląda, że się zapeklowała, ale polędwiczka się ogólnie krótko pekluje, nie? Więc polędwiczki wyglądają na zapeklowane. Ja tu może miskę wezmę na to, żeby to wziąć na bok. O, polędwiczkę. Zobaczymy schab. Będzie najwyżej mniejszy. Mniejsze kawałki. Mi się wydaje, że wygląda, że jest zapeklowany. Nie wiem, jak to na kamerze może będzie lepiej widać. Nie wiem, na której lepiej widać, czy tutaj, ale wydaje mi się, że się zapeklowało. Także schabik jest. Tak mi się wydaje. Zobaczmy jeden karczek. Tutaj się utleniło. Ja to codziennie przewracałem, ale jednak tu się trochę utleniło. Tam, gdzie się dotykały razem, to są zapeklowane, a tu, gdzie się dotykały do ścianek, to po prostu się nie zapeklowało. Zobaczmy ten. On mi też wygląda na zapeklowany, więc wychodzi, że u mnie się wszystko zapeklowało. Także tak to bierze i wygląda. To jest na sucho w boksie 7 dni. Te środeczek. Także albo mam szczęście, tu mówią głupiemu sprzyja szczęście, tylko tutaj jest po bokach takie. Ja to jutro uwędzę i zobaczę, jakie będą efekty. Także to się będzie jeszcze jeden dzień peklowało. Także zobaczymy. Dam go, takie mniejsze będzie w siatki, dam go tak. Zobaczymy, to wygląda na zapeklowane. Bum, 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 bum. Tego zaryzykuję w takim razie i jego dam w siatkę całego i też go jutro uwędzę i zobaczę. Przekroję go uwędzonego, chociaż szkoda przekrojonego, żeby nie był zapeklowany. Ale mi się wydaje, że jak się tamten zapeklował, to ten też się powinien zapeklować, więc powinno być ok. No i żeberka mi się wydaje, że się też zapeklowały. Przynajmniej powinny. Więc ja to tu wkładam z powrotem i to jutro będę brał. Ale dobra, zobaczymy. Będą mniejsze najwyżej. Ludzie i tak takich dużych nie chcą kupować. Zobaczmy. Ten też wygląda, że się zapeklował. Tu ma jakąś zmianę tylko. Ale tutaj powietrze się dostawało. Dlatego.
ma zmianę. Tu jest trochę utlenione, ale to nie powinno przy wędzeniu przeszkadzać, więc takie całe karczki w teorii można zapeklować na sucho w boksie. Takim o. Tak to mniej więcej wygląda. Zobaczymy, co z tego wyjdzie przy karczki. Jeden, drugi. O. Schabik też zapeklowany. Zapeklowało się wszystko. Polędwiczki tak samo zapeklowane. Także tak to wygląda. Do usłyszenia. W usłyszeniu to wygląda tak. Wszystko jest ładnie suchutkie. Generator już jest załączony, więc niebawem zobaczymy, jak będzie dymił.